Witam Państwa ponownie. Zdarza Ci się wybaczać komuś, kto Cię skrzywdził? Bohater naszej dzisiejszej historii w dzieciństwie był wielokrotnie krzywdzony, a niezabliźnione rany przeniesione w dorosłe życie niszczyły jego relacje z innymi, zwłaszcza z kimś, kto bardzo go kochał. Przestał już wierzyć, że kiedykolwiek może być inaczej. Uwierzył dopiero, kiedy jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Wejdź, Dion. Jak podróż? To był długi lot. Spuchły mi nogi w kostkach. Powinieneś był trochę pochodzić w trakcie lotu. Pewnie tak. Mamo, dzięki, że pozwoliłaś mi tu pomieszkać, póki nie znajdę pracy. Nie ma problemu. Przyda mi się towarzystwo. Od kiedy Johnie żyje, zrobiło się tu jakoś pusto. Ale powiedz mi, co się dzieje? Miałem problemy w Oklahomie. Mam nadzieję, że nie z policją. Nie. Miałem załamanie nerwowe. Z jakiego powodu? Nie umiałem znaleźć sobie przyjaciół, nie mogłem spać, nie nadążałem w szkole. To wszystko się nałożyło i... Kiedy to było, Dion? 2 miesiące temu. Wysłano mnie do Corpus Christi w Teksasie. To taki ośrodek dla mężczyzn. Miałem tam być przez pół roku. Przedstawiamy Państwu kolejną audycję z cyklu Wyzwolony, realizowanego przez Pacific Garden Mission w Chicago po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi głosić światu radosną nowinę. Bezdomni, trafiając do Pacific Garden Mission, doświadczają ogromnej zmiany. Zamiast brudnych ulic lśniące korytarze i czyste sypialnie, zamiast obojętności i strachu, życzliwość i poczucie bezpieczeństwa. Nic dziwnego, że to miejsce dające im schronienie już od roku 1877 nazywane jest Old Lighthouse, starą latarnią morską, która swoim światłem pomaga zbłąkanym zawinąć do portu. Dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, wspierających nas finansowo, możemy codziennie setkom mężczyzn, kobiet i dzieci zapewnić nie tylko schronienie, ale też pożywne posiłki, czyste ubrania, a nawet pomoc medyczną i dentystyczną w misyjnym ambulatorium. A ponieważ nie samym chlebem człowiek żyje, duszpasterze i doradcy duchowi każdego z naszych gości zapoznają z prawdą o Bożej miłości i przebaczeniu. Życie tych, którzy tę prawdę przyjmują, zmienia się raz na zawsze. I o takich właśnie przemianach opowiadają nasze słuchowiska. Do słuchaczy na całym świecie. Oto program numer 3090 z cyklu Wyzwolony. Audycja, która da Wam do myślenia. No i jak? Udało Ci się coś znaleźć? Jeszcze nie. I chyba wrócę do Montrealu. Jak uważasz? Dion... Ten problem odziedziczyłeś po ojcu. On wielokrotnie przechodził załamania nerwowe. Doktorzy zdiagnozowali to jako depresję maniakalną. Dlatego się z nim rozwiodłaś. Miał też inne problemy. Miałem nadzieję, że jednak będziecie razem. Pamiętasz, jak cię prosiłem, żebyś do niego wróciła? Miałem 7 czy 8 lat. Nie było takiej możliwości. No pewnie, że nie, zwłaszcza odkąd pojawił się Joe. To było najgorsze, co nas spotkało. Wiem, że ty to tak widzisz, ale mnie naprawdę trudno było samotnie wychowywać trójkę dzieci. Joe dobrze zarabiał. Gdyby nie on, nie miałabym tego wszystkiego, co mam teraz. Gdyby nie on, ja nie byłbym teraz w takim stanie. On nas nienawidził, cały czas naśmiewał się ze mnie, przez co czułem się jeszcze większym śmieciem. I odreagowywałem to w szkole, gdzie byłem zwyczajnym bandziorem. Bandziorem? Kilku chłopaków pobiłem zupełnie bez powodu, a jednego dręczyłem przez rok, póki nie zebrał się na odwagę i porządnie mi nie przyłożył. Zasłużyłeś sobie. To samo, co ten chłopak ze mną, ja powinienem był zrobić z Joe. Raz próbowałem, ale wtedy on sięgnął po strzelbę. Mówił, że to ty zacząłeś. Kłamstwo, szedłem do kuchni, a on mnie złapał za ramię, więc odepchnąłem go na ścianę. Nie powinieneś tego robić. A co miałem zrobić? Pozwolić, żeby się pastwił nade mną? Jak ty w ogóle mogłeś z nim być, mamo?
Wyzywał cię od najgorszych. W każdy weekend upijaliście się, a potem kłócili do rana. Więc jak niby miałem zachowywać się w szkole? Wiele razy miałem ochotę zabić go, jak spał. Ale zabrakło mi odwagi. Wystarczy, Dajon. Po co to rozgrzebywać? Próbuję zrozumieć, dlaczego jestem taki, jakim jestem. To prawdopodobnie genetyczne. I nic nie możesz z tym zrobić. Jednak bohater naszej historii z pomocą wszechmocnego sprzymierzeńca przezwyciężył to fałszywe przekonanie. Jak to się stało? W jaki sposób zdołał się zmienić? Prawdziwa historia mężczyzny, którego nazwaliśmy Dajon, już teraz na naszej antenie. W drodze do Montrealu miałem sporo czasu na myślenie o krzywdach i porażkach, jakie składały się na moje 34-letnie życie. Rodzice rozwiedli się, kiedy miałem 5 lat. Mieszkaliśmy wtedy w Honolulu, a potem mama zabrała mnie, moją starszą siostrę i brata w swoje rodzinne strony, do Quebecu. Miałem 9 lat, kiedy Joe wprowadził się do nas i od razu wszystko się zmieniło. Moja siostra i brat jakoś go znosili, dopóki nie weszli w okres dojrzewania. Ja nie cierpiałem go od samego początku z wzajemnością. Nie pamiętam, żeby przez 7 kolejnych lat w naszym domu było jedno udane święto. Wszystkie upłynęły pod znakiem pijaństwa i wściekłych awantur. Na wakacje mama wysyłała mnie do rodziny w East Angus, ale wujostwo mieli 6 dzieci, więc byłem dla nich ciężarem. Moi kuzyni, znacznie starsi ode mnie, uczyli mnie francuskiego, ale też palenia i ćpania. Pierwszego jointa wypaliłem, mając 9 lat. Zacząłem też kraść w sklepach. Kiedy miałem 14 lat, zostałem przyłapany, kiedy próbowałem ukraść jakieś babskie drobiazgi dla dziewczyny, której chciałem zaimponować. Jak mogłeś zrobić coś takiego? Przepraszam, mamo. Przepraszam, to trochę mało. Nie po to cię wychowywałam, żebyś teraz kradł. Co ty sobie myślisz? Możemy już iść do domu. Jak Joe dowie się, co zrobiłeś, to się wścieknie. I będzie to coś nowego? Przecież zawsze się wścieka. No, to dzisiaj będzie miał wyjątkowy powód. Nigdy więcej nie chcę słyszeć, że robisz takie rzeczy. Zrozumiano? W szkole miałem kolegę z pochodzenia Włocha, który zawsze miał sporo kasy i prowadził dość hulaszcze życie. To pod jego wpływem wszedłem w świat przestępstw i narkotyków. Poznał mnie ze swoimi kumplami, synami gangsterów z miasta. Często uciekaliśmy ze szkoły, paliliśmy trawkę, spędzaliśmy czas w salach bilardowych. Na 2 przed moimi 16 urodzinami rodzice jednego z moich przyjaciół dali mi klucze do swojego domu, żebym opiekował się ich psem podczas ich wyjazdu na wakacje. Miałem tak dość Joe'ego, że przeniosłem się tam na całe 2 tygodnie. Kiedy przyszedł czas, by wracać do domu, kolega odwiózł mnie na motorze. Chcesz, żebym chwilę zaczekał? No, gdybyś mógł. Nigdy nie wiadomo, jak Joe mnie przywita. Aż tak źle? Poczekaj 10 minut. Jak nie wyjdę, to możesz jechać. Jedziemy. On ma broń. Co? Nie ucieszył się na twój widok? To wariat. Gdzie jedziemy? Nie mam pojęcia. Możesz się przespać w wozie mojego brata. Nie będzie miał nic przeciwko temu. Halo? Mamo, to ja. Mogę wrócić do domu? Nie. Nie możesz, Dajon. To gdzie mam się podziać? Ostatnie 2 spałem w samochodzie. Problem. Po tym, jak rzuciłeś się na Joe'ego, nie masz wstępu do tego domu. On celował we mnie ze strzelby. Chciał mnie zabić. Nie zrobiłby tego. Próbował cię tylko nastraszyć. Nie wiesz, co może zrobić, kiedy jest pijany. Dajon, będziesz musiał znaleźć sobie jakieś miejsce.
Po tygodniu spania na tylnym siedzeniu samochodu, jeden z przyjaciół rodziców zabrał mnie do siebie, dopóki nie znajdę jakiejś pracy. Po paru tygodniach znalazłem i przeniosłem się do własnego mieszkanka. Przepracowałem pół roku, po czym mnie wyrzucili, bo zbyt często zamiast w firmie spędzałem czas w klubach ze striptizem w poszukiwaniu łatwej miłości. Niedługo potem dostałem posadę w cukierni. Tam poznałem Ginę, moją pierwszą dziewczynę. Pochodziła z szanowanej włoskiej rodziny. Moi rodzice bardzo cię lubią, Dajun. Udało ci się całkiem ich zbajerować. Ale by się zdziwili, gdyby się wydało, jaki jesteś naprawdę. To wspaniali ludzie, więc wolę im tego oszczędzić. Mama nawet chce, żebym wyszła za ciebie. Wiem. Powiedziała mi, że zapłaci za ślub i że moglibyśmy mieszkać u nich na piętrze, dopóki nie kupimy własnego domu. I co jej powiedziałeś? Że w przyszłym roku. Pobierzemy się w przyszłym roku. Przyszły rok zawsze będzie przyszły. Nie mam na tyle dobrej pracy, żeby dać ci to, czego potrzebujesz, Dzień. Ale pieniądze to nie wszystko. Nie, ale niewątpliwie ułatwiają życie. Mam przyjaciela, który pomoże mi znaleźć lepszą pracę. I wtedy porozmawiamy o małżeństwie. Rodzice Ginny mieli dość surowe zasady i przestrzegali tego, żebyśmy nie sypiali z Ginną w ich domu. Kumpel załatwił mi pracę w klubie nocnym, gdzie zarabiałem niezłe pieniądze, ale też zacząłem brać kokainę. Przez jakiś czas ukrywałem to przed Ginną, ale w końcu się dowiedziała. Nie wracałem do domu całymi dniami, a pieniędzy zaczęło brakować. Zacząłem więc handlować prochami. Wkrótce potrafiłem zarobić już tylko na swoje używki. A potem zostałem aresztowany za napaść z bronią w ręku. Nie mogę uwierzyć, że się tu znalazłeś, Dajon. Ja też nie, kochanie. To najgorsze, co mi się w życiu przytrafiło. Czy to prawda? Zrobiłeś to, co ci zarzucają? Byłem naprawdę głupi, przepraszam, Gina. Nie rozumiem, Dajon, jak mogłeś coś takiego zrobić. Po prostu chciałem zdobyć trochę pieniędzy, żebyśmy mogli się pobrać. Nie, zapomnij o małżeństwie. To nie był dobry pomysł. Nie mów tak, Gina. Zaczekaj na mnie. Dobrze? Proszę. Byłem zdruzgotany. Zostałem skazany na rok więzienia. Szukając odpowiedzi na podstawowe pytania życiowe, zwróciłem się do kapelana. Niestety, co smutne, nie potrafił przybliżyć mi Ewangelii. Zamiast tego dał mi jakiś wiersz, choć tak naprawdę potrzebowałem narodzić się na nowo. Gina czekała na mnie. Jej rodzicom powiedzieliśmy, że musiałem wyjechać ze względów zawodowych. Po wyjściu z więzienia znalazłem porządną pracę, przez pewien czas nie brałem kokainy i zaczęło mi się nawet powodzić. Ale na dłuższą metę nie potrafiłem się zmienić. Wróciłem do mojego dawnego życia i znowu zacząłem ćpać. Zacząłem trenować i chciałem zostać zawodowym zapaśnikiem. Ładny samochód, Dajon. Mnie też się podoba. Tym bardziej, że jest już spłacony. Więc w końcu możemy się pobrać? Już niedługo, kochanie, niedługo. Dając zawsze będzie coś na przeszkodzie. Najpierw chciałeś skończyć szkółkę zapaśniczą i rozpocząć karierę. Teraz nic z tym nie robisz. Nie wiem, czy dam radę, Gina. Dasz. Dasz, jesteś w tym bardzo dobry. Nie wiem. Jestem wysportowany, silny, ale czegoś mi brakuje. Dajon, nie chcesz się ze mną ożenić, prawda? Chcę, ale jeszcze nie jestem gotowy. Znikasz na całe dnie. Znowu bierzesz, tak? Koniec z nami. Wynoś się z mojego życia! Załamany i samotny zacząłem ćpać. Więcej niż kiedykolwiek i przepuściłem całe swoje oszczędności. Nienawidziłem tego faceta, którym się stałem. Pewnego dnia, patrząc w lustro, zobaczyłem, kim naprawdę jestem. Ćpunem, kłamcą, oszustem, handlarzem narkotyków. Skierowałem palec w swoje odbicie w lustrze i powiedziałem: nienawidzę cię. Ale to niczego nie zmieniło. Nadal pracowałem jako bramkarz, co i róż zmieniając kluby i handlowałem prochami.
Zarabiałem szybko duże pieniądze i jeszcze szybciej je przepuszczałem. Na piętrze nade mną mieszkał pewien chrześcijanin. Często namawiał mnie, żebym poszedł z nim do kościoła. Spróbowałem. To był chyba rok 1989, ale moja obojętność wobec Boga czyniła mnie nieprzenikalnym dla Jego prawdy. Kilka lat później nie miałem pieniędzy na czynsz. Pędziłem gdzieś, żeby zrobić jakiś szemrany interes i dostałem mandat za przekroczenie prędkości. Później zadzwoniłem do mojego sąsiada, żeby się pożalić. Mówisz, że z każdej strony pod górę? Ostatnia rzecz, jakiej mi było trzeba, to ten mandat. Nic mi nie wychodzi. Potrzebujesz oddać swoje życie Jezusowi, Dion. Przyjdź do kościoła i skończ z tym jałowym życiem, zanim się stoczysz na dno. Pewnie masz rację. To coraz bardziej ryzykowne, a i tak nie ma z tego żadnych pieniędzy. Ty potrzebujesz Boga, On cię kocha. Nie wydaje mi się, żeby ktoś mnie mógł kochać. Mylisz się. Biblia mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Skoro życie tak ma wyglądać, to wcale nie wiem, czy chciałbym żyć wiecznie. No ja też nie chciałbym takiego życia, ale niebo jest inne. Tam nie ma smutku ani łez. Nie pojmuję. Jezus umarł na krzyżu, żebyś miał nowe życie, już teraz. A pewnego dnia mógł pójść do nieba, by żyć z Nim na zawsze. Dion, wszystko, co musisz zrobić, to żałować za swoje grzechy i uwierzyć, że On umarł za nie zamiast ciebie. On zapłacił twój dług. Prędzej czy później każdy z nas zada sobie pytanie, jaki jest sens tego wszystkiego? Otóż Bóg dał nam powód do życia, a tym powodem jest poznanie Go. Bo ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, nie o niedoli, by dać wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Bóg chce ci dać życie wieczne. Możesz narodzić się na nowo, urodzić się z Ducha Bożego do nowego życia. Ale jeśli odwrócisz się od Boga i odrzucisz Jego ofertę zbawienia poprzez Jego Syna Jezusa Chrystusa, twoim przeznaczeniem będzie wieczne potępienie. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą, mówi Biblia. Ale nie musisz stanąć na sądzie Bożym. Bóg jest suwerenny i postanowił zająć się grzechem raz na zawsze poprzez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który oddał za nas swoje życie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Bóg wylał swój gniew na Jezusa. Możesz uwierzyć, że Jezus umarł za twoje grzechy, albo możesz sam za nie umrzeć i spędzić wieczność oddzielony od Boga, żałując, że nie podjąłeś innej decyzji. Wybierzcie dzisiaj, komu chcecie służyć. Zaufaj Chrystusowi i przyjmij zbawienie. Zrób to teraz. Słuchając tego kazania, zdałem sobie sprawę, że Bóg naprawdę istnieje i wie o wszystkim, co zrobiłem. Potem padło wezwanie, by podejść do ołtarza, ale nie miałem odwagi. Miałem śmiałość, by kraść i oszukiwać, ale zabrakło mi jej, by podnieść się z ławki i ruszyć do przodu. Wychodząc z kościoła, zabrałem ze sobą ilustrowaną broszurkę, którą potem przeczytałem kilka razy. Świadomość grzechu wypełniła moje myśli, a skrucha serce. Upadłem na kolana. Boże, pomyśleć, że Ty znałeś mnie od początku, że wiesz wszystko o mnie i wszystkich okropnych rzeczach, które robiłem. Tak mi wstyd. Wybacz mi, proszę. Przez całe moje życie byłem takim egoistycznym kretynem,
raniącym innych, a zwłaszcza ciebie. O Boże, dziękuję ci, że posłałeś Jezusa, aby za mnie umarł. Chcę się zmienić, Boże. Nie wiem jak, ale naprawdę chcę. Żałuję za wszystko, co popełniłem przeciwko tobie i innym. Pomóż mi, proszę. Wejdź do mojego serca, Jezu, i zbaw mnie. Cześć, Dajon. Wejdź, proszę. Przyszedłem, żeby ci powiedzieć, że modliłem się, kiedy wróciłem do domu. Bóg jest wspaniały. To nie do wiary, jak zupełnie inaczej się teraz czuję. Po raz pierwszy w życiu czuję wdzięczność za najdrobniejsze rzeczy. Biblia mówi, tak więc jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Pewnej niedzieli, kiedy wychodziłem z kościoła, jakiś facet powiedział mi, żebym trzymał swoje oczy skierowane na Pana, nos w Biblii, a kolana na podłodze. Nie rozumiałem wtedy, jak słuszna była to rada. Ze względu na moją przeszłość czułem się kimś gorszym niż inni członkowie kościoła, więc nie chodziłem tam zbyt często. Dawno cię nie widziałem w kościele, Dajon. Tak, wiem, ale nadal czytam Biblię i mówię innym, co uczynił dla mnie Jezus. No to dobrze, ale potrzebujesz też być w kościele. Pewnie masz rację. Bóg nakazał nam, żebyśmy mieli społeczność z innymi. On nas nazywa owcami, a owce, które wychodzą z zagrody, padają ofiarą wilków. Nie chcę żyć samotnie. Muszę sobie znaleźć jakąś dziewczynę. Dajon, czego ty właściwie chcesz od życia? Chciałbym mieć udane małżeństwo, założyć rodzinę, znaleźć dobrą pracę. No wiesz, takie tam zwykłe sprawy. W Ewangelii Mateusza, rozdział 6, wiersz 33, Biblia mówi: ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Bóg chce ci dać te wszystkie rzeczy, których pragniesz, i zrobi to, jeśli mu będziesz posłuszny. Rzeczywiście, Bóg dał mi dobrą pracę, ale błagałem go również o żonę. Ponieważ jednak nie uczestniczyłem w społeczności wierzących, Sylwestra spędziłem w knajpie, gdzie poznałem niewłaściwą kobietę. Przez jakiś czas byliśmy razem, ale potem zostawiła mnie dla kogoś innego. Parę dni później zostałem zwolniony z pracy. Wiedziałem, że zawiodłem Boga, ale za bardzo było mi wstyd, żebym mógł wrócić do kościoła. Zamiast tego spotkałem się z dawnym kumplem Ćpunem i wróciłem do starych zwyczajów. Moje życie znów poszło w rozsypkę. Czułem się nieszczęśliwy. W końcu poszedłem do kościoła i umówiłem się na rozmowę z pastorem Larym. Dajon, powinieneś na jakiś czas odseparować się od swojego środowiska. Bóg pomoże ci rozwinąć się w wierze i poznaniu Jego słowa. Jak mam to zrobić? Ciągle wracam do moich dawnych przyjaciół. Może powinieneś się przeprowadzić? Może. Kończyłem szkołę biblijną w Oklahomie. Może chciałbyś tam pojechać? Nie znam nikogo w Oklahomie. No i bardzo dobrze. Poznasz nowych ludzi. Trudno mi przychodzi zawieranie nowych znajomości. Módl się w tej sprawie i daj sobie szansę. Sprzedałem wszystko, co miałem i poleciałem do Oklahomy, gdzie zamieszkałem razem z czterema innymi studentami. To jednak się nie sprawdzało, a stres, jaki przeżywałem, doprowadził mnie do załamania nerwowego. Kościół wysłał mnie do Teksasu, do ośrodka dla mężczyzn z problemami, ale wyjechałem stamtąd po 2 miesiącach. I oto jadę z powrotem do Montrealu po 3 tygodniach spędzonych u mamy i bezskutecznym poszukiwaniu pracy. Po tym, jak zawiodłem w Oklahomie,
Zbyt się wstydziłem, żeby wrócić do kościoła, ale Bóg działał i nie dawał mi spokoju. Aż w końcu przełamałem się i poszedłem. Dajon, przykro mi, że to ci nie wyszło. No ale to naprawdę nie koniec świata. Chciałbym się zmienić, pastorze. Tylko nie mam pojęcia jak. W pierwszym liście Jana, rozdział 1, wiersz 9, Biblia tak mówi. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Mam już dość tych ciągłych porażek. Nie mam pracy, ani swojego miejsca na świecie, ani przyjaciół, którzy byliby coś warci. Jestem w długach po uszy, ale bardziej niż kiedykolwiek chcę teraz żyć dla Boga. I to jest właściwa postawa. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan. Te słowa bardzo podniosły mnie na duchu. Pastor Larry w swoich kazaniach mówił dużo o wierności, oddaniu i poświęceniu. Uwielbiałem tego słuchać i dzięki Bożej łasce stosowałem wszystko, czego się nauczyłem. Inny pastor łaskawie użyczył mi swojego mieszkania, którego nie używał. Znalazłem też pracę i zacząłem odkładać dziesięcinę. Pomagałem też w różnych pracach w kościele. Każdego ranka przed pójściem do pracy 1,5 godziny poświęcałem na modlitwę i czytanie Biblii. Kiedy któregoś ranka czytałem Stary Testament, bardzo zachęcił mnie pewien fragment. Po pracy poszedłem porozmawiać z drugim pastorem. Tak, ale o co właściwie ci chodzi? Co według ciebie Bóg chce ci powiedzieć w tym tekście? Wszystko próbowałem osiągnąć w niewłaściwy sposób. Żonę, dom i nie mam niczego. Ale wydaje mi się, że Bóg chce mi to dać właśnie teraz. Psalm 84 tak mówi. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Wiesz, Dajon, owszem, Bóg może ci dać to wszystko. Ale On robi to, co Jemu przyniesie największą chwałę. Jeśli będziesz żył z Nim w zgodzie i postępował właściwie, On będzie ci błogosławił. Psalmista mówi, rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. W swoich planach Bóg miał dla mnie i żonę, i dom. W 2000 roku poznałem wspaniałą chrześcijankę i wkrótce wzięliśmy ślub. Jesteśmy razem już prawie 10 lat i z roku na rok jest coraz cudowniej. Ona miała już syna, a w 2003 roku Bóg dał nam córeczkę. Wtedy też przeprowadziliśmy się do Pensylwanii. Od 5 lat w każdy poniedziałkowy wieczór głoszę Słowo Boże w więzieniu, mówiąc skazańcom o miłości Jezusa. W programie numer 3090 z cyklu Wyzwolony wysłuchaliśmy prawdziwej historii mężczyzny zwanego Dajon. Wyzwolony produkowany jest przez Pacific Garden Mission po to, by poprzez prawdziwe historie prawdziwych ludzi pokazać, że jeśli twoje życie jest puste, może zostać wypełnione po brzegi. Pamiętaj, że o każdej porze dnia i nocy możesz zadzwonić do Pacific Garden Mission w Chicago i porozmawiać z kimś, komu na tobie zależy. Ktoś czeka na twój telefon. Jeśli zainteresował Cię nasz program, skontaktuj się z nami. Zaglądnij do internetu na stronę www.szukającboga.pl. Tam znajdziesz formularz kontaktowy. Na pewno odpowiemy. Adres dla słuchaczy w Stanach Zjednoczonych. Pacific Garden Mission, 646 South State Street, Chicago, Illinois, 60605. Telefon 312 922 1462.